Hej, patrzcie, więcej pustych pudełek, a to znaczy, że jedziemy dalej z predatorami. Tym razem zajmiemy się Elderem. Okej, pudełko jest puste, więc postaram się, żeby jest dokładnie takie samo jak przy poprzednich Predatorach. Tu jest Elder. Tu jest tył, jego trzecia seria. Klasyczny Predator z pierwszej części, czyli Jungle Hunter i pies. Tu jest zdjęcie, jak zwykle, wielkiej figurki, którego, przepraszam, nie widzicie. Tu możecie sobie zapozować. Inne imiona to Złoty Anioł i Greyback. Broń 18-wieczna flinta i miecz, który zaraz zobaczycie. To tyle i teraz figurka. Oto i starożytny Predator, który myślałem, że będzie moim ulubionym, niestety. Tak jak już wspomniałem wcześniej, farba na nim jest nijaka. Jest szary, jego sprzęt jest szary, nic nie błyszczy, wszystko jest w jednakowym kolorze, praktycznie wygląda okropnie. W zapowiedziach właściwie głównie był biały, podobnie jak szaman. Wtedy byłby naprawdę fajny, ale tak to niestety, niestety. Poza tym, właściwie w sumie tak, mogę od razu powiedzieć, że on jest w 90% powiedzmy złożony z części, które były użyte wcześniej do klasycznego operatora z pierwszego filmu. Pokażę wam na porównaniu, możliwe, że pokażę na porównaniu co dokładnie. Ale on sam w sobie, wiecie co, jest fajnie, no i poza tym tak wyglądał w filmie, więc to nie jest oczywiście wina Neki. Ale on tak jest szary, trochę jakby miał być biały. Głowę ma w różne ciekawe wzorki, jeśli będzie cokolwiek widać, może, nie wiem. Różowe usta, swój kolczyk w kości. Ma niebieskie dready, tak samo jak był użyty niebieskie dready w Alien vs Predator w filmie. Dla starożytnego operatora tego z peleryną. Ich na szczęście figurek nie mam, bo byli okropni. No, wiecie jak to jest. Rusza się dokładnie jak berserker niedawno pokazywany, czyli stawy kulkowe tu, 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 w głowie, tu jest cięty, nogi V, tu, tu staw kulkowy, tu staw kulkowy. Wybaczcie, nie będę nie ruszał. Z akcesoriów mamy wisiorek. Ten dłuższy wisior z kilkoma czaszkami. Rzućcie sobie na nie okiem. To się da zdjąć. Tu ma oczywiście pasek, który jest doklejony całkiem. Ten z pochwą na miecz, wysuwane ostrza, i tak z broni wymienionych na pudełku ma jeszcze ten swój mieczyk tutaj, który da się bez problemu większego wyjąć. Zaraz go wyjmę spokojnie. I no, stój tu dziadku, naprawdę fajny. Trochę mógł być lepiej malowany, ale cóż, tu ma kość na samym zakończeniu. Da się go wsunąć do tej pochwy. Co wygląda fajnie, ale wtedy ma jakoś pusto w rękach. Tak sobie myślę, choć z drugiej strony, możemy go tak trzymać teraz? Dla odmiany? Coś? Nie wiem. Tu ma pistolet. Miejsce to jest wyrobione, więc lepiej go, przepraszam, nie wyjmować. Pistolet, oczywiście taki sam jak w filmie, można go wsadzić do dłoni. Brakuje tylko jeszcze danego glovera jako akcesorium. Na spust nie założy palca, ale można go wyjąć tak lub tak, jeśli chcecie, żeby go rzucał komuś albo kogoś zatłukł. Ja nie wiem, jak to tam woli. Ogólnie fajna sprawa, że ma tyle tych broni. Tak jak powiedziałem, łańcuszki da się zdjąć bez problemu, oczywiście przez głowę lub wyjąć głowę i założyć je jakoś wtedy. Inaczej, coś ten pistolet mi tu nie chce wejść. No, co jest? No, dobra. Poplątały się. Ja akurat, on tak, tu ma ten cały plecak z tym działkiem jest zdejmowany, więc ja założyłem jeden sznurek pod plecak, żeby się nie ruszały. Przy okazji uważać na ten kabel, i na ten kabel łatwo go zerwać.
działko rusza się do góry i na dół, obraca na wszystkie strony, da się je złożyć, tak jak właśnie widzicie, plecak zdjąć i to by było na tyle w starożytnym Predatorze. Fajna figurka, ale cierpi na słabą farbę, niestety. Jeszcze mu może tylko jednak wsadę na miecz do ręki. Jak myślicie? Wsadzić, nie wsadzić, wyjąć, zostawić, wyrzucić, wysłać komuś. Choć teraz zrobił się jakoś pusty. Co tam. Niech ma w końcu. Chwali się przed ludźmi. Poza tym tak samo nosił w filmie ten miecz. Więc niech ma. To co, szybki rzut oka na wszystkie predatory? Nie, to może za chwilę. Na tym recenzji, okej? Dobra, wybaczcie to. Trochę jestem rozladany tym razem, ale chciałem, żeby było krótko. To na razie do następnego i następnym razem wrócimy się na klasycznego predatora z pierwszej części filmu. I uwaga, koniec.